Uważam, że to było najcięższe spotkanie, jakie do tej pory zagraliśmy, bo wszystkie sety, które wygrywaliśmy, kończyły się grą na przewagi. Fajnie, że wygrywamy końcówki, bo obciążenie, że tak powiem, mentalne było bardzo duże tego spotkania, ponieważ po raz kolejny byliśmy faworytem, natomiast Bielsko chciało, że tak powiem, zdobyć jakieś punkty pierwsze. Takie mecze się gra bardzo ciężko i trudno i o tyle fajnie, że mimo naszej nie najlepszej gry wywozimy komplet punktów i z tego bardzo się cieszymy. Uważam, że bardzo dużo pracujemy nad tą sferą mentalną. Trener Gruszka dużo na to uwagi zwraca praktycznie na każdym treningu. I tak powiem, że na razie te końcówki są naszą bardzo mocną i pozytywną stroną, bo w tym sezonie po prostu zwycięsko wychodzimy na razie w tych ważnych momentach i oby tak dalej. To było naprawdę ciężkie spotkanie, jedno z najcięższych spotkań u nas w lidze na razie. No i spodziewaliśmy się, że będzie ciężki mecz, ale może nie na tyle. No i cieszymy się bardzo z wygranej. Dzisiaj naprawdę dobrze zagrali chłopaki z Bielska. Pokazywali naprawdę momentami bardzo dobrą siatkówkę w zagrywce, w bloku, w ataku też w końcówkach dobrze grali. No na szczęście te końcówki akurat wygrywaliśmy, także dobrze, że to po naszej stronie było. Byliśmy nastawieni, może zrobiliśmy kilka niepotrzebnych błędów i to nas troszkę wybiło, że tak powiem, z tej drogi. No ale no dobrze, że wróciliśmy w tym czwartym secie i też jednak nierówno, ale zagraliśmy jednak lepiej jak trzeci set, no i no fajnie, że wygraliśmy.